Witam. Dzień, nie, dwa po śmierci wspaniałego Polaka Jana Kulczyka. Nie jestem taki wzruszony, jak by na to wskazywały płachty nekrologów w gazetach wszystkich, zatroskane, płaczliwe twarze komentatorów ekonomicznych, politycznych, kulturalnych. Ogólnopolska, może i ogólnoświatowa celebra żałoby po największym polskim biznesmenie. Po pierwsze zacznę od tego, że te nekrologii to nie powinny być takie, a w ogóle żadne. Najlepiej byłoby, gdyby było grubymi zgłoskami napisane: Ciech ofiarował na taki i taki dom dziecka, na dom dla bezdomnych, tyle i tyle. I wszyscy, wszyscy. I wreszcie, kury, skończmy z tymi, ja nie wiem, słów mi brak i raczej jakiś brzydki mi cisną się na usta. Skończmy z tymi pseudoświętościami wobec ludzi, którzy, no, nie wiem na co zasługują naprawdę, to oceni historia i jakieś tam papiery, które ujrzą światło dzienne po iluś tam latach. Ale przecież, no ile można tych wylewać kubły tej wazeliny, tych ochów, achów. Po prostu to było takie coś. Zamiast kwiatów składamy ofiarę na to, na tamto, nawet już na kościół. Wtedy ten kościół będzie mniej brał od państwa, ale teraz się trochę odpowietrzę. Jan Kulczyk przecież nie był świętym człowiekiem. Był twardym, bezwzględnym biznesmenem, który dorobił się na, no można powiedzieć, na takich wątpliwych machinacjach handlowych. Handlowych. On nigdy niczego specjalnie nie produkował. On był pośrednikiem. Kupował tanio, sprzedawał drogo, a kupował tanio, bo zawsze funkcjonował na skraju prywata państwowe. To przecież od niepamiętnych czasów na dostawach do wojska gigantyczne fortuny robili bogacze z ubiegłego wieku, czy z XIX nawet jeszcze. A w ogóle kim ci biznesmeni wielcy byli, którzy potem, oczywiście oni są święci, oni dają na Muzeum Żydów Jan Kulczyk 20 milionów, na Skarbiec Jasnogórski pewnie 30, na operę, na teatr, na to, na tamto, tylko że najpierw twardo, bezwzględnie egzekwował jakieś takie, no, wątpliwe handlowe transakcje. To nawet w tych świętych przekazach, które dzisiaj leją się ze szpalt i z głośników, już się wspomina o browarze, a o tym, a o owym. Zawsze miał jedną wielką, wspaniałą zasadę. Był niewątpliwie geniuszem, to pewne. I nawet ja nie sądzę, żeby on właśnie, tak jak się większość mówi, ukradł pierwszy milion. Nie. Zdaje się, że chyba nawet dwa dostał od swojego taty, kupca, który funkcjonował na zachodzie, nie wiem, chyba w Niemczech czy w Austrii. I z tych tam miliona czy dwóch dopiero, prawda, z odbicia tej sumy, no, kupował te różne państwowe przedsiębiorstwa, które potem natychmiast sprzedawał z jakimś ogromnym zyskiem. Zresztą jego pole działań było olbrzymie. Olbrzymie. Jedno tylko tak myślę, gdzieś słyszałem, czy czytałem nawet, że nawet w samolocie, a jeździł, latał bez przerwy, był niesłychanie pracowity, nawet w samolocie nie spał, tylko pracował. No, zastanowienie człowieka ogarnia i tych dalszych naszych biznesmenów, bogaczy, czy warto? Przecież, no trochę życia. Mówiło się, że on był bardzo czytany. Kiedy? No pewnie w tym samolocie, tak.
ja to bym chciał, żeby o mnie po śmierci mówiono najgorsze rzeczy. To jest okropna cecha, okropna, że my w Polsce o zmarłych oblewamy tymi kubłami tej celebry, tych komplementów, tych właśnie ochów, achów. No może nie mówię, żeby zupełnie ich rozliczać od razu, kiedy jeszcze ciało nie ostygło, ale nie przesadzajmy. My nawet nie bardzo wielu, nie mówi Putin, tylko mówi pan Putin. No, litości. No tak, Jan Sowa, wielki intelektualista i wspaniały autor, w swojej książce, w swoich dwóch książkach stwierdził, że my, Polacy, wywodzący się w 80% z kupów pańszczyźnianych, jakoś jeszcze ciągle tą pańszczyznę czujemy na sobie, ciągle odrabiamy jakieś... No właśnie.